Siemka widzowie, to znowu ja. Jadę na dworzec PKP. Nie, albo inaczej, nie jadę na ten dworzec, lecz pojadę do tego Auschmana. Nie umiem po prostu tej nazwy powiedzieć, sorry. Ale zatrzymuję się też tutaj. Czyli przy przystanku zajezd MPK. Zobaczyliście chyba tą nazwę, co nie? Więc jedziemy. Bo akurat wiem, jak się jedzie tam. Auschmanie, zajedziemy do tego, po prostu do dworca. Chodź. Trochę przesuwałem, ale jedziemy. Z Auschmana jadę na ten. Z Auschmana jadę na dworzec 3 maja. Czego maja? Dobra, po prostu to ominę w opisie, ten przystanek. I będzie git. I jadę tędy. Jesteśmy już przy Auschmanie. Dobra, trochę postoję. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak się jechało. Już pamiętam. Świetnie to wyglądało. Aleja Wielka Polskiego. Dobra, trochę dalej.
musiał zawrócić, ludzie. Akurat będę przejeżdżać obok kolejnego sklepu spożywczego. Tak, nie przesłyszeliście się. Kolejnego sklepu spożywczego. Ludzie, Jezus Maria, widzieliście to? To było straszne. To od razu sobie odpalę muzyczkę. Albo nie, bo przecież nie mam praw autorskich, zapomniałem. Więc muzyczki nie mogę puścić. Ale za to mam Discorda. Widać nas w pasku. Mam Robloxa. Dino. To kolejny sklep spożywczy. Aleja Włoska Polskiego Dino. Teraz będę musiał to rozpisywać za chwilę. Ach ty. Wiecie co? Ja zrobię skróconą teraz. Chyba. Nie, to będzie zły pomysł. To jest moja ulubiona przystanek. Wózka Polskiego Skrzyżowania. U mnie jest już 18. Jednak nie zawrócimy. A już wiem, przy którym miejscu jesteśmy. Chyba. Idę. I dwójeczka tam. Chyba tutaj. Dobra, jadę tędy. Może dojadę tam. Tak, dojadę tu. Ale tego nie rozpiszę, bo nawet nie wiem, jak ten przystanek się nazywa. Pokazuje, że jest wiatr u mnie w rejonach. Dziwne, bo jakoś mam otwarte okno i nie mogę, i nie czuję wiatru. Czuję. Aha, czyli tamtędy teraz. Ale dziwnie. Dziwnie, dziwnie. Matko Boska, przewaliłem. Sprankowali. Nie gadać, że... Nie. Czy źle pojechaliśmy? Dobra, tu już nikt nie czeka. Kierunku dworca, czyli tam. No co, no musiałem zrobić kurs, to zrobiłem kurs. Czekajcie, czekajcie. Jednak to będzie na ogóle najdłuższy film. Dwójka tam.
Pojadę tak, że zawrócę po prostu. Tamten dojechałem kiedyś. Dojechałem po prostu do końca drogi. Czyli do koniec miasta wtedy był. To jest najdłuższy film w historii mojego kanału. Macie 10 minut, już trzymam ten cholerny iPhone 6S Plus. Takie starocie. Już 11 minut. Ja się dla was staram, ludzie, a wy tego nie doceniacie. To na raz rozpiszę. Matko Boska. Marszałkowska. Przesłyszeliście się. 90 km na godzinę. Żabka, żabka, żabka. Wszędzie co muszą być te żabki. Oni nie pokazali tu, że trzeba jechać tam dwójką. Przynajmniej zaparkuję. Wiecie co, może tylko mniej to rozpiszę, bo za dużo tego jest. No. Rozpiszę tak,
zajezdnia. Zapiszę Auschmann. Znaczy Auschmann, no. Zapiszę jeszcze Aleja Wojska Polskiego. I zapiszę dworzec PKP. Bo nie chce mi się tego wszystkiego rozpisywać. O, już nie ma tego metra. Chodź sorry za czarne ekran, no. O mój Boże, jak to podskoczyło. Napiszcie mi w komentarzu, co to było, bo nawet... Ech, szkoda gadać. Czekajcie. Jest tu. A i jeszcze napiszę Stare Miasto, bo... I oni nie pokazują, że tu jedzie dwójka. Jest Jezus. Widzieliście? Nie, no to jest najdłuższy film. Wypada. Jadę na dworzec PKP i tutaj wszystkie linie na dworzec PKP tam, reszta linii prosto. I dworzec PKP. Jesteśmy. No to nara.